Witaj serdecznie. Dzisiaj zapraszam Ciebie na króciusieńki trening, którym zrobimy prostych kilka ćwiczeń, które naprawdę wprowadzą zmiany w Twoim życiu codziennym. Poczujesz się lepiej, Twój kręgosłup będzie lepiej pracował, Twoja miednica będzie bardziej rozluźniona, Twoja obręcz barkowa będzie fajnie pracowała. Zniesiesz jakiekolwiek napięcia w obszarze całego kręgosłupa i miednicy, ale także przy okazji wzmocnisz troszeczkę swoje ciało. To jest krótki secik, który możesz wykonywać sobie codziennie, za każdym razem, kiedy tylko tego potrzebujesz i w każdym momencie, kiedy tylko złapiesz chwilę, aby zrobić króciusieńki trening. Startujemy. Zaczniemy od rozluźnienia naszych bioder, czyli ułóż się. Opa, w pozycji siedzącej możesz usiąść sobie na czymś wyższym po to, żeby Twoje biodra były bardziej rozluźnione i rozprężone. Delikatnie wysuń sobie jedną nogę i drugą na boki i zacznij delikatnie rozluźniać swoje biodra, swoje stawy krzyżowo-biodrowe, delikatnie kołysząc kolanami na prawą i na lewą stronę. Oddychaj spokojnie, wdech i wydech. Delikatne ruchy, rozluźniające. Ok. Bardzo powolutku, ostrożnie skrzyżuj swoje nogi. Usiądź w siadzie skrzyżnym. Połóż swoje ręce na kolanach i powolutku, delikatnie zacznij krążyć swoimi barkami. To są luźne, swobodne ruchy. Nie rób ich za gwałtownie. Staraj się wprowadzić taką płynność w ten ruch. Swobodne wdechy, wydechy, naturalne nosem. Zostaw swoje barki ściągnięte w dół. Powolutku, ostrożnie głowę pochyl do dołu i lekko spójrz sobie do góry. Delikatnie tu i góra. Tu weź spokojny wdech i tu swobodny wydech. Powoli zatrzymaj i delikatnie zrób skręty. Oddychaj naturalnie. Pamiętaj, nie wprowadzaj żadnych gwałtownych ruchów. Powoli zatrzymaj, ostrożnie głowę w dół i poprzetaczaj sobie lekko na prawą i na lewą stronę. Powoli zatrzymaj, unieś głowę, opuść barki w dół. Teraz przenieś swoje ręce do przodu, złącz swoje dłonie i porozluźniaj nadgarstki. Ok. Bardzo powoli zostaw ręce swobodnie, barki ściągnięte. Siedzisz sobie cały czas neutralną miednicą i tylko ręce kieruj do boku i spokojnie wróć. Góra i dół. Możesz już tylko zostawić swoje dłonie z boku. Swobodny wdech i wydech. Staraj się trzymać już cały czas swoje barki ściągnięte w dół. Nie ciągnij całej ręki do góry, tylko delikatnie unoś ramię, łokieć, dłoń. Ręce odblokowane w łokciach. Powoli skieruj swoje ręce do boku, ściągnij do przodu i otwórz. Ale otwierając, nie wypychaj już klatki piersiowej do przodu i nie ciągnij brody do przodu, tylko spróbuj poczuć, jak otwierasz mięsień klatki piersiowej i ściągasz łopatki. To może być mały zakres ruchu. Jeśli czujesz, że Twoja klatka jest przykurczona, to staraj się zmniejszać zakresy ruchu, żeby to nie było takie wysuwanie ciała za bardzo do przodu. Oddychaj spokojnie, wdech i wydech. Ok, i bardzo powolutku ręce. Albo jedna naprzemiennie, albo obie razem. Delikatnie podnieś wyżej i ściągnij niżej. Poczuł, jak pracuje Twoja łopatka. Delikatnie się unosi i delikatnie opuszcza. Jeśli czujesz dyskomfort w podnoszeniu obu rąk do góry, spróbuj wpierw jedną, a potem drugą. Jeśli unoszenie rąk razem do góry jest dla Ciebie ok, delikatne ruchy. Super. I bardzo powolutku. Zatrzymaj ręce, ściągnij do tyłu. Oprzyj sobie o podłoże, czy to kocyk, czy już będzie ziemia. I delikatnie podnieś mostek do góry, ściągnij barki w dół. I delikatnie popraw swoją miednicę. Poddychaj kilka razy swobodnie. Poczuj, jak otwiera się klatka piersiowa. Możesz swobodnie wypełnić powietrze płuca.
Okej. Okay. I bardzo powolutku przenieś swoje dłonie na swoje dolne żebra, wpuszczając powietrze do dolnych żeber. Poczuj, jak tutaj otwierasz tę przestrzeń, jak twoje łuki żebrowe się delikatnie rozchylają i wpuszczasz powietrze także do brzuszka. Swobodny wdech i spokojny wydech. Poczuj, jak przestrzeń między twoimi łopatkami także się delikatnie rozpręża, czyli ten oddech jest taki pełny. Spokojny wdech i spokojny wydech. Ja czuję, jak zapięcie stanika delikatnie się rozpręża i delikatnie wraca na swoje ustawienie. Ok, słuchajcie. Teraz bardzo powoli będziemy przychodziły sobie do ustawienia, kiedy będziemy w klęku podpartym. Tak więc pierwsze ćwiczenie, które zrobisz, to pozycję w klęku podpartym. Wzmocnimy sobie mięśnie wzdłuż kręgosłupa, wzmocnimy sobie obręcz barkową. Dzięki temu będzie lepsza praca górnej partii naszego ciała i także poprawimy sobie pracę naszego pośladka i wydłużymy udo. Startujemy. Ustaw pozycję. Tutaj zawsze zachęcam Was, żebyście sobie podpierały swoje kolana na kocu, tak żeby było Wam zdecydowanie wygodniej. Możemy sobie wykorzystać klocki, tak żeby nam było wygodniej w pozycji klęku podpartego. Ja dzisiaj wykorzystam klocki, opa. Mogą to także być książki, na którym podpieramy dłoń. Zauważcie, że im wyżej troszeczkę ustawimy naszą klatkę piersiową, dłoń będzie cała oparta o klocek, palce leciutko puszczone w dół. Wtedy jest nam wygodniej utrzymać dłużej tą pozycję. Łopatki ściągnięte, klatka piersiowa otwarta, nic się nie zawiesza. Żeby dobrze wiedzieć, jak ustawiać pozycję ciała w klękach podpartych, zachęcam do oglądania innych moich treningów, takich treningów wprowadzających. My już wiemy, że jest neutralna miednica, łopatki ściągnięte i zaczynamy. Wyciągnij jedną rękę do przodu, powoli odłóż i delikatnie drugą. Nie musisz ręki wyciągać do całej linii swojego ciała, bo możliwe, że szyja się Tobie wtedy napnie. Wysuwaj tylko lekko rękę do przodu. W momencie, kiedy jedną rękę wysuwasz do przodu, pilnuj, aby łokieć ręki podporowej był cały czas odblokowany. Spokojny wdech i wydech. Zrób tak od 8 do 12 powtórzeń. Na wydechu wyciągasz rękę. Staraj się cały czas rękę, która zostaje na klocku, była cały czas aktywna, czyli tu nie ma przeprostu i nie ma takiej pracy. Ok. Na wydechu zawsze wykonuj pracę. Super. I bardzo powolutku zmień teraz pracę, czyli cała miednica jest już ustawiona neutralnie. Wyciągasz jedną nogę do wyprostu. Nie puszczaj biodra w dół. Bardzo uważaj, jak to ustawienie twojej miednicy wygląda. I dopiero podciągaj nogę. Pilnuj odcinka lędźwiowego. Tutaj nie możemy pogłębiać odcinka lędźwiowego, więc nogę wysuwasz tylko tyle do góry, ile czujesz, że cały czas ten obszar jest stabilny. Powoli wraca kolano na swoje miejsce i druga strona. I znowu wdech nosem, wydech ustami, albo wdech nosem i wydech nosem. Możesz stosować naprzemiennie obie techniki oddechowe. Staramy się docelowo cały czas oddychać sobie nosem i wdech i wydech. Cały czas pilnuj teraz, co się dzieje z twoimi rękoma. Cały czas, co się dzieje z twoją miednicą. Jak dobrze ustawiasz swoją miednicę, jak dobrze pilnujesz obręczy barkowej, wydłużonej szyi, wierz mi, że to ćwiczenie nie jest łatwe. Dolne plecy cały czas ładnie wydłużone. Opa. I znowu od 8 do 12 powtórzeń robimy. Możesz tutaj sobie na chwilkę przysiąść i odpocząć. Opa. Rozluźnić brzuszek. I powoli wracając do pozycji. Staraj się znowu barki mieć ściągnięte. Ja tu sobie klocki nawet przesunę troszkę bliżej, żeby było mi wygodniej. Barki ściągnięte, łokieć odblokowany, dolne plecy wydłużone, kolana pod biodrami, miednica neutralna i łączymy
oba ruchy, czyli prawa ręka z lewą nogą. Wydłuż i wróć. Wydłuż i wróć. Wydłuż, wróć, wydłuż. Cały czas staraj się zwracać uwagę na to, co się dzieje z Twoim maluszkiem, żeby za bardzo nie opadał brzuszek do ziemi. Cały czas na wydechu ładnie włączają się nasze mięśnie głębokie. Wdech przeponowy. Tak jak robiłyśmy to przed chwilką. Hop. Wdech i wydech. Super. I znowu od 8 do 12 powtórzeń możesz spróbować podciągnąć kończyny troszkę wyżej i powolutku wracać. Wydech. I spokojny wdech i wydech. Ja specjalnie tutaj wydycham powietrze ustami, żebyś wiedziała, gdzie prowadzić wdech, a gdzie prowadzić wydech. Ale tak jak mówię, możesz spokojnie sobie oddychać cały czas nosem. I znowu 8-12 powtórzeń. Jeśli poczujesz sobie potrzebę, żeby zrobić sobie przerwę między seriami, śmiało. I bardzo powoli ostatnie powtórzenie. Zatrzymujemy znowu, siadamy sobie na piętach i odpoczywamy. Teraz staraj się trzymać cały czas swoje dolne plecy wydłużone, brzuszek rozluźniony, barki delikatnie rozprężone. Spokojne wdechy i wydechy, poczuj jak brzuszek się rozluźnia, możesz kilka oddechów wziąć takich pełniejszych do brzuszka. Możesz także obniżyć tą pozycję. Zobacz, te klocki jogowe świetnie się sprawdzają, bo możemy sobie położyć je pod czołem i delikatnie rozluźnić sobie totalnie swoje barki. O, to ja tutaj te bliżej sobie ustawię, żeby było mi wygodniej. A, okej. Okay. Super. Przechodzimy sobie do drugiego ćwiczenia. Klocki sobie już odłożymy. Opa. Możemy tutaj sobie w pozycjach wyższych delikatnie rozprężyć swoje ramiona, rozprężyć sobie swoje plecy, delikatnie podwinąć kość ogonową pod siebie, barki delikatnie rozluźnić. Opa. I rozluźnić nadgarstki. Drugie ćwiczenie, które także bardzo polecam, to są skręty, czyli rotacje. Bardzo fajnie usprawniają pracę, mobilizują klatkę piersiową do większej ruchomości i przy okazji mobilizują nasze mięśnie skośne brzucha. I znowu będziemy w pozycji siadu skrzyżnego. Zawsze zachęcam, żeby w siadach skrzyżnych siadać na podwyższeniu. Dlatego, że wtedy jesteśmy w stanie rozluźnić nasze biodra, a kolana luźno sobie spadają w dół. Jeśli kolana wychodzą za wysoko do góry, to znaczy, że ta pozycja nie jest dla nas dobra, więc wtedy powinniśmy sobie wziąć, dobrać jeszcze jedną podpórkę, tak żeby było wygodniej. Ja co tutaj ułożę dwa klacuszki obok siebie. Usiądę na nich. Opa. Dobra. O, i w ten sposób mam poczucie, że naprawdę moje biodra są totalnie rozluźnione i rozprężone. Mogę w pełni już oddychać, mogę rozluźnić swoją miednicę. Bardzo powoli złóż teraz swoje dłonie obie z przodu, barki opuść w dół, popraw ustawienie swojej miednicy, szczególnie w odcinku lędźwiowym, rozluźnij obręcz barkową i spokojnie robimy skręty. Swobodny wdech i wydech. Spokojny wdech i wydech. Spokojny wdech. I wydech. I bardzo powoli wykonuj te skręty naprzemienne, raz na prawą, raz na lewą stronę. Staraj się, żeby Twoje barki się nie napinały, tylko luźniusieńko puść je do dołu. Staraj się, żeby kolana były cały czas opuszczone swobodnie do dołu. I robimy skręty.
Staraj się nie wchodzić skręty też za głęboko. Twój oddech powie tobie, gdzie ten oddech jest ok, gdzie ten skręt jest dobry, a gdzie jest za głęboki. Dlatego, że poczujesz, że ten oddech się przytyka i gdzieś się zamyka, gdzieś tracimy jego płynność. Tak więc na spokojnie pociągnij do wydechu i spokojnie wróć. Poczuj, jak mięśnie wzdłuż kręgosłupa delikatnie się wydłużają przy tym skręcie. Opa, super. Zmieniamy ustawienie naszych stóp, czyli odmienny siad skrzyżny i dopełniamy jeszcze raz skręty. Możemy sobie zrobić tutaj dwie serie po 8-12 powtórzeń, cały czas pilnując, żeby odcinek lędźwiowy był rozluźnione, dolne plecy wydłużone i pachwiny totalnie rozprężone. Barki luźne i tylko wykonujemy taki właśnie twist, czyli skręt wokół naszego kręgosłupa, nie za mocno i nie za gwałtownie. Możliwe, że jak często będziesz wykonywała to ćwiczenie, poczujesz, że z każdym kolejnym jakby dniem treningowym te możliwości skrętu mogą być ciut większe, ale cały czas bierz pod uwagę, że z każdym dniem twój brzuszek robi się coraz większy, więc możliwe, że w twoim poczuciu będzie ten skręt cały czas taki sam, ale wierz mi, że jeśli nie będziesz wykonywała tych ćwiczeń, te zakresy ruchu z każdym dniem mogą być mniejsze, więc ćwiczenia są nam bardzo potrzebne. Ostatni raz i bardzo powolutku puszczamy luźno ręce, rozluźniamy nasze barki. Ja wysunę sobie na chwilkę klocki, dlatego że chciałabym wydłużyć swoje ciało poprzez wydłużanie boków. Tak więc robię spokojny wdech i delikatnie wydłużam swoje ciało. Tu pozwalam sobie zatrzymać tą pozycję, aby wyciągnąć rękę. Uwaga, żeby nie ciągnąć do przodu. Twoje ramię jest w linii, nie z policzkiem, ale z uchem. Wydłużasz tą przestrzeń, otwierasz ją maksymalnie. Tutaj dajesz kilka wdechów pod swoje żebra. Staraj się też za bardzo nie hiperwentylować swojego ciała, więc rób spokojny wdech. I długi wydech nosem. Spokojny wdech i wydech. Możesz puścić także rękę, jeśli czujesz, że dłoń uniesiona tak wysoko jest dla ciebie niekomfortowa. I powoli zmieniamy stronę, delikatnie roz. Tutaj dajemy przestrzeń, rozprężenie pod nasze żebra. Ręka wydłużona pomaga w tym ustawieniu, ale potem możemy ją puścić. Pamiętaj tylko, żeby tej ręki nie prostować, tylko ją luźno puścić. Spokojny wdech, wydech, spokojny wdech i wydech. Tu możesz zrobić około 5 cykli oddechowych, tak żeby poczuć, że ta przestrzeń się rozpręża. Czasem mamy takie poczucie rozklejania przestrzeni pod żebrami. Jak przyjemnie, super. Bardzo powolutku puść ręce, rozluźnij barki. Ostatnie ćwiczenie, które zrobimy, to będą pozycje niższe. Tak więc przesuwamy sobie nasz kocyk. Opa. I nasz koc teraz będzie, przynajmniej mój koc, będzie teraz podporem pod moją głowę. Opa. Układamy sobie nasze ciało i teraz chciałabym, żeby głowa była w linii z twoim kręgosłupem. Tak więc, żeby nie wisiała w ten sposób. Opa. Ale jeśli weźmiesz sobie, podłożysz kocyk bliżej, to żeby też nie była głowa za wysoko. Dla mnie teraz jest idealne ustawienie. Ja mogę sobie teraz swobodnie rozluźnić swoją rękę i rozluźnić całą obręcz barkową. Ustawiam sobie swoje ciało tak, żeby moja klatka piersiowa i miednica była w jednej linii. Tak więc troszeczkę się musimy umościć w tej pozycji. Dalej staraj się tutaj podnieść leciutko talię do góry. Leciusieńko, nie musi być przerysowany ten ruch, więc możemy tylko delikatnie odciągnąć biodro naszą dłonią i zatrzymać pozycję. Spokojnie teraz ustaw swoje stopy w linii z pośladkami
I kilka razy spokojnie potwieraj swoje kolano do góry, trzymając miednicę cały czas neutralną, więc to nie jest ruch odwodzący całe twoje ciało, ale tylko unosisz kolano do góry. Robisz spokojny wdech i spokojny wydech. Powtórz kilka razy. Ok. Bardzo powoli spróbuj teraz zatrzymać swoje kolano w górze. To możesz teraz sobie delikatnie odwieźć swoją miednicę do większego otwarcia. Przyciągnij sobie swoje kolano do góry i podtrzymując się już z przodu, przed klatką piersiową, przyciągnij swoją nogę do siebie i delikatnie wypchnij. Rozluźnij stopę i delikatnie wypchnij. Spokojne wdechy, spokojne wydechy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Spokojny wdech, spokojny wydech. I znowu powtórz tak od 8 do 12 powtórzeń. Na samym końcu przytrzymaj kolano przy sobie, drugą nogę także przesuń. Możesz delikatnie sobie pokołysać swoją miednicą, porozluźniać biodro. Ok. To samo ćwiczenie zrób na drugą stronę. Ja w bonusie przygotowałam dla ciebie teraz ostatnie ćwiczenie. Tak więc jeśli już zrobisz całą serię na drugą nogę, bardzo powolutku zmień ustawienie i ułóż się w leżeniu na plecach. Wiem, że nie każda z was może leżeć na plecach, tak więc dlatego potraktowałam to ćwiczenie jako bonus dla dziewczyn, które mogą spokojnie w ciąży ułożyć się na plecach i czują to ustawienie ok, że czują się wtedy ok. I teraz, będąc w pozycji leżącej na plecach, ustawiamy sobie nasze nogi na szerokość bioder, barki ściągamy w dół. Wysuwamy delikatnie naszą część potyliczną, tak więc mamy takie poczucie, że przez czubek głowy wyciągamy sobie głowę do pełnego wydłużenia odcinka szyjnego. Barki luźno puszczasz w dół, więc możesz sobie swobodnie dłonie odsunąć od swojego ciała na 45 stopni, po to, żeby barki nie szły do góry, tylko luźno puszczały w dół. Jeśli masz delikatną potrzebę jednak podciągania brody do góry, to znaczy, że pod twoją głową musi wylądować poduszeczka albo kocyk, po to, żeby wyrównać napięcia w szyi. Teraz ustaw swoje kolana na szerokość bioder, nie pozwól, żeby ściągały się do środka, a nie uciekały na zewnątrz i przynieś całą swoją uwagę na miednicę. Stopy dobrze zasadzone są o podłoże, delikatnie pokołysz swoją miednicą pod siebie i do tyłu. Ja przesunę dłonie tak, żebyś dobrze widziała ten ruch, spokojne kołysanie, czyli znowu kolebiemy naszą miednicą pod siebie i do tyłu. Jak widzisz, tych kołysań miednicą w treningach ciążowych jest naprawdę bardzo dużo. Chodzi głównie o to, żeby cały czas rozluźniać tą przestrzeń, mobilizować, żeby nasze stawy biodrowe, przestrzenie w okolicy kości krzyżowej, cała nasada kości krzyżowej i początek odcinka lędźwiowego był jak najbardziej mobilny. Dzięki temu znowu dolegliwości ciążowe są mniejsze, a w okresie już ostatniego trymestru, kiedy w ostatnich tygodniach nasz maluszek wstawia się w kanał rodny, takie kołysanie jest jak najbardziej wskazane po to, żeby maluszek się jak najbardziej optymalnie wstawiał w naszą miednicę. Zmniejszamy zakresy ruchów, zostawiamy sobie naszą miednicę na środku, co nie znaczy, że lędźwia wklejają się w podłogę, to znaczy, że miednica jest neutralna. Spojenie łonowe i kolce biodrowe są mniej więcej na jednej płaszczyźnie. Jeśli masz bardzo tutaj wygięty odcinek lędźwiowy, możliwe, że potrzebujemy coś podłożyć pod odcinek lędźwiowy, żeby go można było swobodnie oprzeć i rozluźnić. Kiedy mamy już to ustawienie, będziemy robiły sobie spokojny wdech i z wydechem, spinając pośladki, wklejamy nasze lędźwia w podłogę i delikatnie kręg za kręgiem unosimy naszą miednicę do góry. Spinając pośladki, wydłużamy nasz odcinek lędźwiowy, robimy spokojny wdech i z wydechem znowu od odcinka piersiowego cały odcinek lędźwiowy delikatnie rolujemy
i wracamy do neutralności. Robimy sobie spokojnie tak 8-12 powtórzeń. Ja ręce rozchylę bardziej do boku, żebyście dobrze widziały ten ruch. Spokojny wdech i z wdechem do góry. Spokojny wdech i wydech do dołu. Wdech i wydech. Poczuj, że delikatnie, opa, napinasz swoje pośladki, a przy okazji czujesz, jak wydłużasz swoje uda. Spokojnie pracuj, spokojne wdechy i spokojne wydechy. Jest to świetne ćwiczenie na pośladki. Bardzo fajnie otwieramy naszą miednicę, rozluźniamy odcinek lędźwiowy, czyli go mobilizujemy. On jest wtedy bardziej elastyczny. Ostatnie powtórzenia. Staraj się kolana trzymać cały czas stabilnie. Możesz sobie między nogi włożyć poduszkę, jeśli czujesz, że kolana się za bardzo rozchylają na zewnątrz. Staraj się barki trzymać cały czas luźno, czyli górna część naszego ciała jest bardzo rozluźniona. Ostatni raz i bardzo powolutku zatrzymujemy. Delikatnie przekręcamy się, ostrożnie wracamy sobie do ustawienia bocznego i tutaj zatrzymujemy pozycję. Staramy się na chwileczkę poleżeć w tej pozycji, pooddychać swobodnie, swobodne wdechy, swobodne wydechy. I bardzo powoli, podpierając się przy klatce piersiowej, delikatnie wychodzimy do góry. Zostajemy w pozycji. Opa. I staramy się zagwałtownie też nie podnosić, tak żeby nam się nie zakręciło w głowie. Mam nadzieję, że zwróciłaś na to uwagę, że wchodzimy do pozycji i wychodzimy z pozycji przez bok. Czyli cały czas staramy się ten ruch wykonywać w trakcie ćwiczeń i przenosić do życia codziennego. Tak więc dzisiaj zaproponowałam Tobie kilka prostych ćwiczeń, które możesz wykonać sobie w ciągu dnia, tak żeby właśnie poprawić mobilność swojego ciała, żeby porozluźnić, porozprężać i żeby poczuć większą elastyczność ciała. Wtedy poczujesz się bardziej wzmocniona, ale przy okazji rozluźniona, czyli poczujemy taką fajną witalność naszego ciała. Dziękuję Ci za dzisiejszy trening i zapraszam na wspólne kolejne nasze spotkania. Do zobaczenia!